No, sporo problemów wciąż jest niestety aktualnych, ponieważ wiele osób jeszcze, które były pracownikami Państwowych Gospodarstw Rolnych, żyje i akcentują te problemy także dzisiaj. Niestety polska wieś, ta popegeerowska, została zapomniana przez decydentów i chcemy jednak mimo wszystko, mimo upływu tych 30 lat, zwrócić uwagę opinii publicznej, ale przede wszystkim polityków, klasy politycznej, że ci ludzie żyją i że borykają się każdego dnia z poważnymi problemami. Stąd też powołanie zespołu do spraw byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych, stąd też dzisiejsze posiedzenie w Zielonej Górze, po to, żeby mówić o tym, jakie są problemy i żeby na bazie tej diagnozy zarysowanej przez samych zainteresowanych spróbować sformułować program, który będzie realizowany. Tych problemów jest wiele. Wykluczenie komunikacyjne, wykluczenie cyfrowe, wykluczenie edukacyjne, brak możliwości dostępu do pracy, czyli de facto też problemy natury socjologicznej, społecznej związane z jakby poczuciem potrzeby funkcjonowania w rzeczywistości. I o tym wszystkim chcemy rozmawiać po to, żeby zmienić tą rzeczywistość, czyli z jednej strony podjąć działania i na poziomie systemowym państwa przyjmując określone regulacje, przepisy prawa, ale dwa, podejmując działania w zakresie polityki związanej z rozwojem obszarów wiejskich szeroko rozumianych, ale nie związanych tylko i wyłącznie z rolnictwem, ale właśnie funkcjonowaniem i tworzeniem alternatywy dla rolnictwa, zauważeniem i wykorzystaniem potencjału tychże ludzi, ale także interwencją na poziomie regionalnym i lokalnym. Często niestety wypaczają trochę pomoc państwa sami decydenci na dole. Myślę tutaj o wójtach i burmistrzach. Oni muszą mieć świadomość, że jeżeli pomoc adresowana jest, jeżeli budujemy drogę, jest program, w ramach którego mamy budować drogę i jednym z elementów jest to, czy kryteriów oceny, czy na terenie gminy funkcjonowało PGR, otrzymują te dodatkowe punkty, a drogi potem nie budują do tej miejscowości, gdzie tak naprawdę ten PGR był. To jest naganne. Musimy zmienić proces podejścia do tej sprawy, bo będziemy tak naprawdę mogli na papierze pokazywać ogromne cyfry, ogromne kwoty, które były wydatkowane na niwelowanie tego problemu, a tak naprawdę nigdy adresat tych pieniędzy nie otrzymał. No niestety zapraszałem osobiście nawet wielu działaczy Prawa i Sprawiedliwości, ba mało tego, środowisko popegeerowskie lubuskie zgłosiło się do parlamentarzysty, posła Prawa i Sprawiedliwości. On nie podjął się tego wyzwania, to jest trudne wyzwanie. Ja współpracowałem jeszcze w poprzedniej, pierwszej mojej kadencji w Sejmie w latach 2011-2015 z kolegami związkowcami byłych pracowników PGR-ów i poprosili mnie o tą aktywność. Jestem, próbujemy zmieniać. Zapraszam także oczywiście ministrów resortów właściwych rządu obecnego. Bywają. Zgłosiliśmy też wiele poprawek do tych pseudoprogramów adresowanych do tego środowiska. Nie spotkało się to z odzewem, ale usta mają pełne frazesów, jak słyszymy, wszystko w Polsce jest idealnie. No ale mamy dwie rzeczywistości. Tą prawdziwą, w której żyjemy my ludzie Polacy i w której się borykamy z wieloma problemami i tą lansowaną w rządowych propagatorach, które kłamią, mówią nieprawdę, w której wszyscy są szczęśliwi, przebogaci, w której nie ma złodziejstwa, kradzieży, obłudy, hipokryzji i to jest też choroba, która jątrzy życie publiczne dzisiaj.